Ostatnio przeglądałem sobie TikToka w miejscu stworzonym do przeglądania TikToków i widziałem jedną rzecz dotyczącą tego pudełka. Podobno Apple, mimo że nie daje ładowarek w zestawie do nowych telefonów, to do iPhone'a 13 Pro dorzucili case'a, który jest gdzieś tam pod spodem. Zaraz się przekonamy, bo ja tego pudełka nie rozpruwałem. Przekonajmy się. To będzie skam jak nic, nie? Tylko popsuję pudełko od telefonu niepotrzebnie. A z drugiej strony? Mam rozwalić pudełko też tutaj? Czekaj, patrz! W dzisiejszym vlogu oprócz tego sprawdzimy sobie jeszcze kilka innych ciekawych rzeczy. Ale przed tym by mi było bardzo miło, jakbyś zasubskrybował bądź zasubskrybowała ten kanał, jeżeli tego jeszcze nie robisz, bo 50% z was dalej tego nie robi. A zjeżdżając od razu na dół po suba, możesz lajka też zostawić. My teraz wychodzimy z domu. Podjechaliśmy pod Żabkę, bo ostatnio widzieliśmy nowość, jaką jest kepsik za 7 zł. To jest ASAP kepsik, to jest w sensie, nie wiem czy ASAP, czy mówi czy ASAP, nie wiem, nie słucham. A to jest ASPEED, AS... A nie, to nie to. No as soon as possible. As soon as possible, o, no, no właśnie. No. I to, ale to, widziałeś reklamę, tam jest wiesz, taki łańcuch i w ogóle... To nie zwróciłem aż tak na to uwagi. No chodźcie zobaczyć. No dobra, idziemy zobaczyć kepsika, postanowiliśmy, że to przetestujemy też dzisiaj. No i faktycznie jest. Widzisz, to jest... Kepsik to jest taki, wiesz, raperski kepsik. Tu zarąbiście pachnie. Pachnie taką zapiekanką, kebabem. Co wącha w ogóle? Burgerem? Wszystkim naraz. Pizzą też? Trochę tak. Dobrze to wygląda. Zobacz, tak. Tylko że jest płaski taki kebab. Ale nie? Trzeba przyznać im bez bicia, że wygląda to bardzo apetycznie. No. Tu jest w środku kurczak, ser, cebula i papryka. Bardzo dobre. Mi tak średnio pierwszy gryz siadł. Pikantny jest. Nie jest to pierwszy, jest jakieś udko. Nie wiem, czy ten ser mi tu nie siada? Taki strasznie mdły. Ciężko to określić jest. Pierwszy gryz mi bardziej smakował, teraz jak wziąłem tak bardziej w środku, to nie do końca moje smaki, nie? Minus za mięso, bo czuć, że jest to zrobione mięso na wzór kebaba, ale jest zrobione ewidentnie z udka z kurczaka. Czuć to, od razu. A mimo wszystko kebaby z kurczakiem to jest nabite piersi z kurczaka najprawdopodobniej nabite na kebaba, nie? Ja nie wiem. Chociaż nie wiem, bo to jest dużo bardziej spieczone i tego tak nie czuć. Jest to inne, ale za 8 zł, bo z Żabką, jakby z aplikacją Żabki kosztuje 8 zł. To nie jest dużo. No za kebaba musisz dać co najmniej z 15 zł chyba. Nie no, po kilku gryzach jest dobre. Mi z kolei właśnie pierwszy gryz nie siadł. Nie? Teraz mi smakuje lepiej, jest dobre. Bo na początku było mega dużo sera, a nie było nic więcej. Dlatego mi smakował. Jakbym miała zjeść coś, to chyba bym mimo wszystko wzięła sobie hot doga, jako ja osobiście. Ja bym wziął z Żabki panini. No. Panini jest od tego zdecydowanie lepsze, bo jest delikatniejsze, a w sumie bułkę ma tą samą, więc na pewno mniej tłuste. Cała folia jest aż tłusta tutaj. Jest to zjadliwe, ale raczej drugi raz nie zakupię. Wzięli, raczej nie, byśmy wzięli coś innego. Robimy wielki test dań z Żabki? Ja mam to zapisane w planach. Nagrywamy to do ciebie. Dobra. Muszę wam tu na chwilę przerwać ten film. W kilku miejscach odłączył się niestety mikrofon. Było słychać co mówię, ale jednocześnie były straszne szumy. Dlatego też w kilku miejscach będziecie słyszeli mój voice over, ale będę mówił dokładnie to samo, co mówiłem tam na miejscu, tylko że teraz i to podłożę. Taki swego typu dubbing. Wracajcie do filmu. Podjechaliśmy w trochę spokojniejsze miejsce, gdzie nie ma budynków i jest mniej ludzi, bo kilka dni temu generalnie uświadomiłem sobie, że bardzo dawno nie latałem FPV-ką. Powiem wam szczerze, że strasznie się boję to odpalać, bo ten dron może naprawdę zrobić komuś dużą krzywdę, ale jednocześnie też mam straszną ochotę nim polatać. I uznałem, że fajnie będzie wam pokazać, jak tym latem po pół roku nielatania, gdzie ogarniałem tego drona, a teraz totalnie zapomniałem. Ostatni raz latałem we wrześniu. Wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń. No 5 miesięcy jakoś, coś takiego. Ja mam nadzieję, że ja w ogóle wszystko spakowałem. Bo szczerze mówiąc, nawet ciężko mi skojarzyć, jak to się wszystko łączyło ze sobą, żeby to działało. Ten dźwięk. Dobra, chyba wszystko się połączyło. Teraz chwila prawdy, czy to wszystko działa. Jaki ten pilot jest zupełnie inny niż w tamtym dronie. Uważaj.
na ludzi. Ja się bardziej boję drzew, ludzi tu nie ma prawie. Uprawnienia na drona oczywiście mam, bo wiele osób się mnie pyta w komentarzach. Ty tak latasz tym dronem, a uprawnienia zrobiłeś? Ja zrobiłem uprawnienia, także ja latam legalnie. Znaczy, jak się nie lata... Znaczy czasem mniej legalnie, bo tam gdzieś wokół budynków się poleci czy coś, ale mniejsza. Ale no jak się nie lata, to się zapomina, nie? One eternity later. Dryn, dryn. Masz, kochanie, odbierz telefon. Dobra, podaj mi go do ręki. Dobra, masz. Tak, słucham. Dzień dobry, Tuzenek. Dokończyliśmy robotę w pana mieszkaniu. Dobra, jedziemy już. Będziemy niedługo. Dobra, dobra, czekamy. Dzięki, pa. Muszę częściej latać tą zabawką, bo kupiłem tego drona prawie rok temu, a był użyty dosłownie na kilku filmach. I nie patrzcie na to, co przed chwilą widzieliście, bo to była tragedia, nie latanie. Ale spokojnie. Przypomnij. Tak, przypomnę sobie i będzie fajnie. Teraz idziemy do naszego mieszkanka. Majstry już sobie wyszły. No i niestety są pierwsze uszkodzenia, ale są też przynajmniej zrobione pierwsze rzeczy. A już w przyszłym tygodniu wchodzi ekipa, która będzie robić wszystko. Łazienki, podłogi, no generalnie wszystko na tip-top, no tak w skrócie. Także jeszcze troszkę i będziemy się tutaj wprowadzać, jesteśmy bliżej niż dalej. W każdym razie, aktualnie zrobili nam alarm. Tutaj w ścianie jest taka mała dziurka i to poszło fajnie, bez większych uszkodzeń. Tutaj troszkę zaszaleli, ale tak to git. I dzisiaj przyszli panowie od klimatyzacji. Klimatyzator generalnie będzie w tamtym miejscu, no bo tego pomieszczenia nie będzie, takie widzą sobie na filmach. Także on będzie wiał sobie tutaj centralnie na kanapę. Jak robili tą instalację? No to niestety uszkodzili kable, które są od tych tutaj włączników. Ale i tak bardzo dużo instalacji będzie przerabianej, także nie ma tragedii. W każdym razie poszli sobie ładnie podłogą. I tutaj na balkonie niebawem będzie sobie stała jednostka zewnętrzna. I będziemy mieli tutaj w lato przyjemną temperaturę. Bo nasze mieszkanie jest wschodnio-południowe, to za tym idzie przez tak naprawdę cały dzień. Mamy słońce. I w lato nie szłoby tu wytrzymać. Ale cieszymy się, bo w końcu możemy wejść tutaj i zobaczyć chociaż jakieś efekty. Największy efekt będzie, jak wyjdziemy i nie będzie jakiś ścian. Tak. To będzie takie wow, potem nic nie będzie się działo i dopiero będzie wow, jak zaczną wejść podłogi i malować ścian. Bo jak stolarz wyjdzie, to już w ogóle będzie wow. No, mamy już wszystkie meble od stolarza ogarnięte. Są tak fajne. Znaczy, no nie mamy ich, tylko mamy projekty. Tak, mamy projekty. Tutaj będzie puste w ogóle. Przyszliśmy się, a domową przełożyć. Dużo jeszcze przybyć. Ale nie wychodzę. Za półtorej tygodnia tego. Dobra, nieważne przy. No nie no, wszystkie. Tydzień, ja się okazuję. Ja wracuję później, jak film leci, to będzie tydzień. Zresztą będziemy wam na pewno pokazywać i informować na bieżąco mniej więcej, co się u nas dzieje. Część tak, część nie, żeby was coś zostawić w takiej lekkiej nutce niepewności. Bo tak naprawdę nikt nie widział projektów, my sami ich tak naprawdę nie mamy. Mają tylko projektantka, ale nie widział ich nikt z rodziny, nie widział ich nikt ze znajomych. Nic. Wy też ich nie zobaczycie. Swoją drogą, w momencie gdy nagrywamy ten film, jest dzień babci. Musimy teraz jechać do dwóch babci Oli i do jednej mojej, dlatego widzimy się wieczorem. Babci odwiedzone, teraz możemy spróbować oszukać oszustów. Część z was pewnie tutaj po to przyszła, a część przyszła po prostu oglądać moje filmy. Jeżeli przyszedłeś tutaj z racji tytułu, to zasubskrybuj kanał, bo pewnie tego jeszcze nie robisz. Byłoby mi bardzo miło. Zapytacie teraz, co będziemy robić. Otóż znowu w miejscu do tego przeznaczonym. Ja znalazłam tego TikToka i nie byłam w miejscu do tego przeznaczonym. A. Byłam sobie w łóżku. Dobra, to nieważne. Myślałem, że ja go znalazłem. Mi się też on wyświetlił, a ty go wysłałaś i postanowiliśmy, że to nagramy. Swoją drogą, jeżeli śledzicie mojego TikToka, to wiecie, skąd wrzucam TikToki i to jest właśnie miejsce przeznaczone do oglądania TikToka. W każdym razie, nam obu wyświetlił się taki TikTok. A jak już zapewne wiecie, my na kilku filmach byliśmy w tych maszynach i zawsze narzekamy, że nas skamują. Dlatego spróbujmy teraz my ich oskamować. Mam nadzieję, że to wyjdzie i że zgarniemy dzisiaj dużo misiów. To jest nasze zadanie. Trochę budżetu mamy? Jakieś 12 zł? Także troszkę poklikamy. Ale budżet przygotowałeś na ten odcinek. A ja? Wiesz, bo to za lajki, nie? Się dostaje pieniądze. Aha. No, mało lajków. Mało lajków. Widzę, że lajka nie stawili. To budżet mały. Co to było? Dobra, teraz tak. Nasz schemat to dwa razy góra, dwa razy dół, prawo, lewo, prawo, lewo. Na odwrót. Może ty to rób, co? No, to zrobisz precyzyjnie. Czemu nie jedziesz na tą stronę? Co jest? Nie działa. Nie jedzie. Patrzcie, ruszam do przodu i nie idzie. Rozwalona maszyna jakaś. No, ktoś musi się wkurzyć. No i tu się nie udało szukać oszustów. Mam nadzieję, że w drugim miejscu nam się uda. Jesteśmy przy kolejnych maszynach. Tutaj mamy generalnie taką malutką. Ale spróbujemy. Taką średnią i taką największą. I zauważcie, że te tutaj jest... Najbardziej jest bardzo podobne, tak samo tutaj ten panel jest taki sam, jest bardzo podobny do tego panelu na TikToku. Także mamy nadzieję, że tutaj to zadziała, muszę rozmienić cash. Znajdź najpierw to, co chcesz. No ja bym chciał tu, świnkę Pepe. Dobra. Lewo, prawo, lewo, prawo, lewo. Wciskaj, trzymaj. Ale żebym kurde chwycił. Dobra. Stawię gdzieś tu. Góra, góra, dół, dół, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, guzik. I trzymaj.
No ale on nic nie chwyta, widzisz, to jest najgorsze, bo jak ty ruszasz... No ale tak pokazywało, no. Tak pokazywało na TikToku. Dwa TikToki były takie, w sensie dwa połączone, no. I im wyszło. Dwa razy. Góra, góra, dół, dół, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, cyk. No patrz, no durny troll, no. Jeszcze raz. Wiesz, że będziemy jeszcze bardziej oszukani, zostawimy wciul pieniędzy i nic nie zdobędziemy, nie? Cyk. Dobra, próbujemy przy tej małej. Tą ośmiorniczkę możesz złapać. Tamy, lecimy z tematem. Góra, góra, dół, dół, lewo, prawo, lewo, cyk. Okej. Okay. Było blisko. Było blisko. Jeszcze raz. I serio, bo tam wszystkie pieniądze. Tak, wszystkie pieniądze tu pójdą. Patrz, no chwyciło ją za ogon. W sensie za łapkę. Jeszcze raz. Góra, góra, dół, dół, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo. No musisz ją chwycić. Musisz. Dobra, ale ja już rozkminiłem tą maszynę. Patrz teraz. Góra, góra, dół, dół, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo. Nie złapię. Jeszcze raz. Ostatni raz. Jeszcze raz. Ostatni raz. Ostatni. Nie. Chyba mogło być ostatni raz. Dobra. O, to nie my ich oszukaliśmy, tylko oni nas wtedy. Cicho. My mieliśmy, to miał być ostatni raz. Dobra, to jest ostatni, wytnie się tamte. Jakiś losowy bierzesz? Ja chcę tego konia. Dobra. On jest większy. Dobra, dawaj. Także ja podwajam stawkę. Dobra, idziemy stąd. Wydałeś 35 zł. Nie masz dyszki jakiejś? Nie. Widzę, było blisko, prawie szukaliśmy oszustów. Następny raz by się uda. Niech będzie następnego razu. Nie, a tak serio to nie chodźcie na takie maszyny. Skam jak nie wiem. To zrobiliśmy tylko dla dobrego odcinka i dla sprawdzenia TikToka. Czy rzeczywiście to działa, żebyście wiedzieli? Ja teraz powinienem napisać do tego TikTokera, że mnie oszukał, bo to jest skam. Jak youtuberzy reklamowali skamy, to oddawali widzom niektórzy pieniądze. Ja mi musi oddać 32 zł. Okay, no, ja do niego napiszę. No, okay. Jaki skamer w ogóle. I to jest skam wielki. My oszukamy tych oszustów w ten sposób, że po prostu nie będziemy tu grać już więcej. Jak już to na bokserze, bo bokser to fajna zabawa. Zostaw to! Nie! 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 Idziemy do domu! No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiaj. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie w komentarzu: Jawor oszukał oszustów. Ja idę pobawić się z psami. Widzimy się w kolejnym filmie. Już niebawem zapraszam na Instagrama. Trzymajcie się, popa, cześć!